Chciałam o coś powiedzieć, to jest takie świadectwo moje personalne z ostatniej chwili, jak gdyby. Chciałam o tym powiedzieć. Na zbawę. W momencie, kiedy poddajecie swoje życie Bogu i w posłuszeństwie idzie do przodu, to On jakby jako skutek uboczny otwiera takie przestrzenie w życiu. W życiu, których byście się nie spodziewali. I tak otworzył w moim życiu. I wiecie, chciałabym was zachęcić do tego, żebyście nie wątpili nigdy w Boże Słowo, żebyście nie myśleli, że jeżeli będziecie postępować tak, jak Słowo mówi, to coś, nie wiem, coś się złego wydarzy. Żebyście byli zdecydowani zupełnie, całkowicie na to, żeby iść za Bogiem. Żebyście nie wahali się w niczym. Żeby nie było czegoś takiego, że zostawiacie sobie jakąś taką furtkę bezpieczeństwa, że ja tutaj trochę za Bogiem pójdę, a tutaj trochę nie. Żebyście szli pełną parą, całym swoim sercem, całą swoją duszą, żebyście ryzykowali wszystko, całe swoje życie, dlatego że Bóg jest Bogiem wielkim, że tutaj w ogóle no nie warto się oglądać na swoje życie, na swoje jakieś ludzkie myślenie, bo to w ogóle nie ma porównania. W ogóle absolutnie nie ma porównania to, co wy możecie sobie wymyślić, z tym, co Bóg Wszechmogący, który wie wszystko, może wszystko. On może zrobić z waszym życiem po prostu coś takiego niesamowitego, o czym w ogóle nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Ale warunkiem jest to, żebyście się poddali Jemu. Żebyście w zupełnym posłuszeństwie poddali się we wszystkim, co On mówi, co macie zrobić. I żebyście nie wahali się i nie odwracali się nigdy. Zobaczycie, że po prostu aż dech zapiera. Amen. Znaczy, mnie obowiązuje tajemnica spowiedzi, więc ja nie mogę mówić temat, ale ona, ja słuchając, co ona robi teraz, co robi, nie co myśli, bo my sobie razem pracujemy, idziemy krok po kroku. Magda, kiedy tutaj przyszła do kościoła, to był w ogóle inny człowiek. To, co ona w tej chwili osiągnęła, tak jakby po prostu jakby inny rodzaj człowieka. Zupełnie inny rodzaj człowieka, to po co ona sięgnęła w tej chwili. Jest, i to jest z tego zbyt dużo. Bo to są takie przestrzenie, są i finansowe, i różne, w ogóle, wiecie, naprawdę. Jest dla mnie dużym świadectwem.